Organizm człowieka jako funkcjonalna całość. Twoje ciało można porównać do skomplikowanej maszyny, której wszystkie elementy muszą współdziałać, aby właściwie funkcjonowała. Od maszyny różni cię zasadniczo to, że ciągle możesz się rozwijać, a więc zwiększać własne możliwości. Pozwalają ci na to biliony komórek tworzących skomplikowane struktury. Budowę organizmu człowieka poznasz dzięki nauce zwanej anatomią. Z fizjologii dowiesz się, w jaki sposób twój organizm funkcjonuje. Zrozumiesz też zależności między narządami pełniącymi różnorodne zadania. Dzięki higienie badającej wpływ środowiska na zdrowie człowieka poznasz sposoby zapobiegania chorobom. Miejsce człowieka w świecie zwierząt. Człowiek należy do królestwa zwierząt i gromady ssaków. Zalicza się go do rzędu naczelnych, choć od innych zwierząt tego rzędu odróżnia go szereg cech. Najbardziej widoczne to pionowa postawa ciała i poruszanie się na dwóch kończynach, sprawne posługiwanie się różnymi przedmiotami za pomocą rąk, zanik przeciwstawności palucha, czyli pierwszego palca stopy. U innych naczelnych paluch, podobnie jak kciuk, jest przeciwstawny, czyli zgina się w przeciwną stronę niż pozostałe palce. Słabo rozwinięte kły, mniejsza ilość obwłosienia na ciele, dobrze rozwinięty mózg, który umożliwia nam wykonywanie nawet tak skomplikowanych czynności jak gra na gitarze, mówienie, pisanie, czytanie czy planowanie przyszłości. Poza tym tylko ludzie wytwarzają skomplikowane urządzenia i za ich pomocą przekształcają swoje otoczenie. Człowiek, podobnie jak większość zwierząt, ma dwuboczną symetrię ciała. Dotyczy ona zarówno budowy zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jedynie serce i narządy układu pokarmowego są rozmieszczone niesymetrycznie. Pomimo symetrii dwubocznej, czasem można zaobserwować drobne różnice między lewą a prawą stroną naszego ciała. Zdarza się na przykład, że oko lub ucho są położone nieco wyżej niż te same narządy po drugiej stronie organizmu lub jedna stopa z pary jest nieco krótsza od drugiej. Komplikacja budowy organizmu człowieka. Podstawowe elementy, z których składa się ciało człowieka, to komórki. W naszym organizmie nie tworzą one bezwładnej masy, lecz są pogrupowane w zespoły o coraz bardziej złożonej budowie. Dzięki temu mogą wykonywać sprawniej swoje zadania. W komórkach zachodzą wszystkie czynności życiowe, takie jak oddychanie. Różnią się one wyglądem, na przykład komórkę kostną można rozpoznać po owalnym kształcie i licznych krótkich wypustkach. Grupa komórek o podobnej budowie wykonujących określone zadania tworzy tkankę. Jedną z nich jest tkanka kostna. Tkanki wyspecjalizowane w pełnieniu określonych funkcji tworzą narządy. Należy do nich na przykład kość udowa. Narządy, które uczestniczą w wykonywaniu konkretnych czynności, tworzą układ. Jednym z nich jest układ szkieletowy. Poszczególne układy współpracując ze sobą w pełnieniu takich funkcji jak trawienie, ruch czy krążenie tlenu i składników odżywczych tworzą organizm. Układy narządów i ich rola w organizmie. Skóra. Pełnione funkcje. Ochrona organizmu, udział w regulacji temperatury ciała oraz odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego. Układ szkieletowy. Utrzymywanie ciężaru ciała i nadawanie mu określonego kształtu, poruszanie się, ochrona niektórych narządów. Układ mięśniowy. Poruszanie się, praca narządów wewnętrznych. Układ pokarmowy. Pobieranie, trawienie pożywienia, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu. Układ oddechowy. Pobieranie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. Układ krwionośny. Transportowanie do komórek tlenu i substancji pokarmowych, odbieranie z komórek dwutlenku węgla i innych zbędnych substancji. Układ limfatyczny. Wymiana składników między osoczem a tkankami, udział w obronie przed szkodliwymi czynnikami. Układ wydalniczy. Usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii, regulacja ilości wody i soli mineralnych. Układ hormonalny. Regulacja procesów, które zachodzą w organizmie. Układ nerwowy i narządy zmysłów. Kontrola nad wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie, odbieranie bodźców ze środowiska i reagowanie na nie. Układ rozrodczy. Wytwarzanie gamet u kobiet, zapewnienie właściwych warunków rozwoju osobników potomnych. Homeostaza. Układy znajdujące się w organizmie człowieka pełnią różne funkcje, ale żaden z nich nie może pracować samodzielnie. Na przykład układ mięśniowy będzie wykonywał swoje zadania tylko jeśli otrzyma substancje odżywcze czy przyswojone przez układ pokarmowy.
Potrzebuje również tlenu pobranego przez układ oddechowy, a dostarczonego przez komórki układu krwionośnego. Narządy wchodzące w skład układów również są od siebie zależne. Wykonują czynności, które wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Aby wszystkie narządy naszego ciała funkcjonowały prawidłowo, muszą mieć stałe parametry środowiska wewnętrznego. Należą do nich właściwe ciśnienie krwi, stężenie soli mineralnych, substancji odżywczych i tlenu we krwi oraz odpowiednia temperatura. Stałe warunki środowiska wewnętrznego nazywamy homeostazą. Organizm utrzymuje ją dzięki współpracy wszystkich układów, które kontrolują i regulują najważniejsze parametry. Na przykład, gdy na dworze jest zbyt ciepło, rejestruje to nasz układ nerwowy. Stamtąd informacja dociera m.in. do gruczołów potowych, które zwiększają wydzielanie potu. Parując, ochładza on powierzchnię skóry. W ten sposób organizm zapobiega wzrostowi temperatury ciała. Budowa i funkcje skóry. Czy wiesz, do czego służą obudowy urządzeń? Przede wszystkim izolują one znajdujące się wewnątrz mechanizmy od otoczenia, zabezpieczając je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. W naszym organizmie funkcję obudowy pełni skóra, która chroni narządy przed czynnikami zewnętrznymi. Skóra zabezpiecza organizm przed zmianami temperatury i wnikaniem drobnoustrojów. Wytwarza struktury, takie jak włosy czy paznokcie, które ochraniają najbardziej wrażliwe okolice ciała, m.in. głowę oraz opuszki palców. Barwniki skóry zabezpieczają organizm przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Skóra jest ważnym narządem zmysłu, odbiera ze środowiska wiele bodźców, m.in. dotykowe, bólowe, uciskowe oraz zmiany temperatury. Ponadto bierze udział w wydalaniu zbędnych substancji z organizmu, a także w niewielkim stopniu wymianie gazowej. W skórze znajdują się również związki, które pod wpływem światła słonecznego przekształcają się w witaminę D3. W pełnieniu funkcji ochronnej oprócz skóry bierze udział warstwa podskórna. Budowa skóry i warstwy podskórnej. Skóra składa się z dwóch warstw, naskórka i skóry właściwej. Naskórek zbudowany jest z tkanki nabłonkowej, nie przepuszcza wody ani innych substancji. Można w nim wyróżnić kilka warstw. Najbardziej zewnętrzna jest warstwa rogowa, utworzona z martwych, płaskich komórek, które stare się złuszczają. Zastępują je nowe komórki powstające najgłębiej położonej części naskórka, zwanej warstwą rozrodczą, które są stopniowo wypychane na powierzchnię. Pod naskórkiem znajduje się skóra właściwa, składająca się z tkanki łącznej zawierającej włókna białka zwanego kolagenem. Nadają one skórze sprężystość i elastyczność, a jednocześnie odporność na rozerwanie. W skórze właściwej są liczne włosowate naczynia krwionośne. Płynąca przez nie krew dostarcza skórze tlenu i substancji odżywczych oraz bierze udział w regulacji temperatury ciała. Jeśli jest zbyt ciepło, naczynia krwionośne rozszerzają się i zwiększa się przepływ krwi, która oddaje ciepło do otoczenia. Jeżeli jest zimno, naczynia krwionośne zwężają się i przepływa przez nie mniej krwi. Dzięki temu ciepło pozostaje w organizmie. W skórze właściwej są struktury odbierające bodźce oraz włosy i gruczoły. Pod skórą znajduje się warstwa podskórna zbudowana głównie z tkanki tłuszczowej. Funkcje skóry. Ochronna. Zapobieganie wnikaniu do ciała szkodliwych substancji lub pasożytów. Ochronna przed promieniowaniem UV. Zabezpieczanie przed urazami mechanicznymi, np. przed uderzeniami. Termoregulacyjna to wydzielanie potu i rozszerzanie się i zwężanie naczyń krwionośnych. Wydalnicza – usuwanie z organizmu nadmiaru wody i wydalanie zbędnych produktów przemiany materii. Wymiana gazowa – pobieranie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. U człowieka przez skórę zachodzi tylko 1% wymiany gazowej. Wydzielanie – wydzielanie łoju i wydzielanie mleka. Wytwarzanie – synteza witaminy D pod wpływem promieni słonecznych, wytwarzanie melaniny, barwnika chroniącego przed wpływem UV, odbieranie bodźców, odczuwanie dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna. Skóra ma maksymalnie kilka milimetrów grubości, mimo to jej budowa jest bardzo złożona. Leżąca pod nią warstwa podskórna nie jest częścią skóry, ale podobnie jak ona pełni funkcje ochronne. Zabezpiecza organizm przed zimnem oraz przed urazami. Wytwory naskórka. Naskórek jest warstwą skóry, która ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Jego dodatkowe struktury, wytwory naskórka, pełnią m.in. funkcje ochronne. Wytworami naskórka są włosy, paznokcie oraz gruczoły potowe,
i sutkowe. Nazywamy je tak, ponieważ wszystkie powstały z tych samych komórek, co naskórek. Włosy. Włosy to cienkie i delikatne struktury zbudowane z komórek wypełnionych keratyną, białkiem powstającym w komórkach naskórka. Izolują one najbardziej wrażliwe okolice ciała od wpływów otoczenia. Skurcz małych mięśni znajdujących się blisko włosów powoduje gęsią skórkę. Włos jest osadzony w mieszku włosowym, czyli zagłębieniu naskórka sięgającym do skóry właściwej. Część, która wystaje ponad skórę, to łodyga. Paznokcie. Paznokcie to twarde płytki, które ochraniają opuszki palców. Ich grubość nie przekracza pół milimetra. Większa część paznokcia jest przyrośnięta do skóry. Wolna jest tylko jego końcówka. Paznokieć tworzą zachodzące na siebie warstwy komórek z keratyną. Taka budowa sprawia, że jest on bardzo wytrzymały mimo niewielkiej grubości. Gruczoły potowe. Gruczoły potowe wydzielają pot, płyn złożony z wody, soli i zbędnych produktów przemiany materii. W ten sposób biorą udział w termoregulacji, wydalaniu z organizmu zbędnych substancji oraz usuwaniu nadmiaru wody. Gruczoły potowe są zakończone otworami, przez które wypływa na pot na powierzchnię skóry. Gruczoły łojowe. Wydzielając gęstą, tłustą substancję, tak zwany łój, gruczoły łojowe chronią skórę i włosy przed wyschnięciem oraz zapobiegają wnikaniu drobnoustrojów chorobotwórczych. Gruczoły łojowe leżą najczęściej przy włosach, po których wypływa na powierzchnię skóry wydzielany przez nie łój. Gruczoły sutkowe. Po narodzinach dziecka gruczoły sutkowe kobiet wytwarzają mleko, płyn będący pierwszym pokarmem w życiu każdego człowieka. W skład mleka wchodzą wszystkie substancje niezbędne do wzrostu i rozwoju dziecka. U mężczyzn gruczoły sutkowe są nieaktywne. W gruczołach sutkowych kobiet znajdują się komórki wydzielające mleko. Higiena i choroby skóry. Skóra pełni w Twoim organizmie wiele ważnych funkcji, dlatego warto o nią dbać. Codzienna higiena oraz stosowanie odpowiednich kosmetyków zapewnią jej optymalne warunki funkcjonowania. Systematyczna pielęgnacja skóry ma też ogromny wpływ na sposób, w jaki postrzegają nas inni ludzie. Dla wielu osób dobry wygląd tego narządu jest oznaką dbałości o całe ciało. Zdrowa, nieuszkodzona skóra skutecznie chroni organizm przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, szkodliwych substancji, a nawet niektórych trucizn. Zaniedbanie skóry powoduje jej łuszczenie, twardnienie, a nawet pękanie. Wtedy do naszego ciała mogą przedostać się chorobotwórcze bakterie, grzyby oraz pasożytnicze zwierzęta. Skórze może też zaszkodzić długotrwały pobyt na słońcu lub mrozie. Jak dbać o zdrowie skóry? Zapobieganie chorobom skóry jest proste. Przede wszystkim należy pamiętać o regularnym myciu całego ciała. Kąpiąc się, usuwamy nie tylko drobnoustroje chorobotwórcze, ale także złuszczony naskórek. Po umyciu trzeba starannie się wytrzeć. W przeciwnym wypadku krople wody pozostałe na skórze, parując, będą ją wysuszały. Naskórek zacznie pękać i nadmiernie się złuszczać. Nie należy też używać cudzych ręczników, nożyczek do paznokci oraz szczotek do włosów, bo osadzają się na nich bakterie, zarodniki grzybów i jaja pasożytów. Nasze ubranie powinno mieć odpowiedni rozmiar, a buty muszą być dobrze dopasowane. Otarcia naskórka spowodowane za ciasnym obuwiem mogą być dla nas uciążliwe i niebezpieczne. Należy też ubierać się odpowiednio do temperatury panującej na zewnątrz. Nadmierne przegrzanie lub oziębienie może bowiem prowadzić do uszkodzenia skóry. Warto również stosować na przemian ciepłe i zimne prysznice. Powodują one zwężanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, a tym samym poprawiają krążenie krwi. Ze względu na produkcję witaminy D3 na naszą skórę korzystnie wpływa przebywanie na słońcu. Niestety jednocześnie jest ona narażona na niebezpieczne promieniowanie UV. Jego nadmiar uszkadza materiał genetyczny komórek i sprawia, że powstają w nich szkodliwe związki. Aby chronić skórę przed niekorzystnym wpływem tego promieniowania, naskórek produkuje melaninę. Niestety, zanim wytworzy się wystarczająca ilość tego barwnika, skóra jest narażona na szkodliwe działanie promieniowania. Zbyt długie opalanie się może spowodować udar słoneczny. Jest to przegrzanie organizmu, które objawia się bólem głowy, osłabieniem i mdłościami. Na udar słoneczny najbardziej narażone są osoby o jasnej karnacji. Nadmierne opalanie może też doprowadzić do powstania nowotworu skóry. Najgroźniejszym nowotworem jest czerniak. Dolegliwości skóry. Niektóre dolegliwości skóry są uciążliwe, ale nie stanowią zagrożenia dla całego organizmu. Jednak nie należy ich lekceważyć, ponieważ czasem stają się przyczyną powikłań, takich jak zakażenia bakteryjne, na przykład
U wielu młodych ludzi występuje trądzik pospolity zwany młodzieńczym. Pojawia się on, gdy gruczoły łojowe produkują nadmierną ilość łoju, a ich ujścia się zatykają. W uwięzionym łoju rozwija się bakteria i powoduje to stan zapalny widoczny w postaci chrosty. Zaniedbanie leczenia tego schorzenia może doprowadzić do powstania na skórze wielu blizn. Inną często spotykaną dolegliwością jest złuszczanie się naskórka, czyli łupież. Przyczynia się do tego suche powietrze w mieszkaniu lub niedokładne spłukiwanie szamponu po umyciu głowy. Bardziej uciążliwe są alergie skórne, czyli nadwrażliwość skóry na niektóre substancje, np. składniki kosmetyków. Powodują one wypryski oraz zaczerwienienie i swędzenie. Alergie skórne są zwykle bardzo trudne do wyleczenia. Najlepiej zapobiegać im unikając kontaktu z alergenami, czyli substancjami, na które jesteśmy uczuleni. Można również stosować leki łagodzące objawy alergiczne, ale nie usuwają one naszej wrażliwości. Jedną z metod leczenia alergii jest odczulanie. Polega ono na poddawaniu alergenów w coraz większych stężeniach, co powoduje zwiększenie tolerancji chorego na daną substancję. Choroby skóry. Do wielu chorób skóry przyczyniają się pasożyty, które bardzo łatwo przenoszą się między ludźmi. Pospolitymi pasożytami człowieka są niewielkie skrzydlate owady, wszy. Żywiąc się krwią, uszkadzają skórę i powodują silne swędzenie. Ponadto owady te mogą przenosić drobną stroje chorobotwórcze. Innym pasożytem jest roztocz, zwany świerzbcem, który wywołuje świerzb. Schorzenie to objawia się, gdy zaczerwienieniem i swędzeniem skóry. Drapiąc się, człowiek uszkadza naskórek. Tą drogą do organizmu wnikają szkodliwe substancje oraz drobnoustroje. Trudne do wyleczenia są grzybice, choroby powodowane przez grzyby. Z kolei bakterie mogą wywoływać ropne zapalenia mieszków włosowych, czyli czyraki. Często występują również choroby wirusowe skóry. Należy do nich opryszczka, która rozwija się zwykle na wargach. Oparzenia i odmrożenia. Jeśli skóra zostanie uszkodzona na skutek otarć lub chorób, dość szybko się goi. Groźniejsze są urazy powstałe pod wpływem działania wysokiej lub niskiej temperatury. Bardzo wysoka temperatura powoduje oparzenia. Lekkie uszkodzenia tego typu stosunkowo często się goją. Cięższe mogą trwale zniekształcić skórę. Niebezpieczne są zwłaszcza oparzenia rozległe, czyli obejmujące dużą powierzchnię ciała, bo mogą doprowadzić nawet do śmierci. Pomagając osobie, która doznała takiego urazu, musimy pamiętać, że okolice uszkodzenia są bardzo wrażliwe. Rozległe lub ciężkie oparzenia wymagają pomocy lekarza. Świeżego oparzenia nie można smarować żadną maścią ani kremem. Nie wolno też usuwać zniszczonego naskórka. W wypadku poważnych uszkodzeń skóry nie wolno zżywać materiału, który się przykleił w miejscu urazu. Równie groźne dla organizmu człowieka są odmrożenia, czyli uszkodzenia tkanek wywołane zbyt niską temperaturą. Najłatwiej odmrozić części ciała, które są odsłonięte, czyli parce rąk i nóg, uszy oraz nos. Odmrożenia powodują powstawanie ran gojących się znacznie dłużej niż oparzeniowe. Aby pomóc poszkodowanemu, powinno się przede wszystkim grzać jego ciało. W tym celu należy przykryć go kocem i zaopatrzyć w gorące napoje. Nie wolno podawać mu alkoholu, bo rozszerza on naczynia krwionośne, przez co organizm niepotrzebnie oddaje ciepło. Odmrożone ręce czy nogi należy włożyć do letniej wody i bardzo powoli podnosić jej temperaturę. Stopnie oparzeń. Pierwszego stopnia to zaczerwienienie i ból, drugiego zaczerwienienie lub zniszczenie skóry. Pojawiają się pęcherze wypełnione płynem, obrzęk i ból. Trzeciego stopnia zniszczenie skóry i tkanek leżących najgłębiej, np. mięśni, zwęglenie skóry. Stopnie odmrożeń. Pierwszego stopnia uczucie zdrętwienie, zaczerwienienie, ból i pieczenie skóry. Drugiego stopnia silny ból, sino-czerwony kolor skóry, duży obrzęk, pęcherze wypełnione płynem, zniszczenie części naskórka. Trzeciego stopnia skóra jest niebiesko-czarna, nieodwracalne uszkodzenie skóry oraz tkanek położonych głębiej. Podsumowanie. Anatomia jest nauką o budowie organizmu człowieka. Fizjologia zajmuje się jego funkcjonowaniem, a higiena bada, w jaki sposób różne czynniki wpływają na zdrowie człowieka. Podstawowymi elementami budowy ciała człowieka są komórki. Zachodzą w nich wszystkie procesy życiowe. Komórki o podobnej budowie tworzą tkanki, z których zbudowane są narządy. Grupa współdziałających narządów tworzy układ. Układy pełniące różne funkcje składają się na cały organizm. Współdziałanie wszystkich układów umożliwia utrzymanie stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu, czyli homeostazę. Dzięki niej prawidłowo funkcjonuje cały organizm. Ciało człowieka chronią skóra i warstwa podskórna. Skóra izoluje organizm od środowiska zewnętrznego, bierze udział w regulacji temperatury ciała, a także wytwarza witaminę D3. Uczestnicy również
Uczestniczy również w wymianie gazowej oraz usuwaniu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. W skórze znajdują się liczne receptory, które odbierają takie wrażenia jak ciepło, zimno, ból, swędzenie oraz ucisk. Najwięcej jest ich w opuszkach palców oraz na wargach. Skóra składa się z dwóch warstw. Na zewnątrz znajduje się naskórek zbudowany z tkanki nabłonkowej. Pod nim leży skóra właściwa, składająca się z tkanki łącznej. W skórze znajdują się nerwy, gruczoły, receptory, a także naczynia włosowate, którymi płynie krew odżywiająca skórę. Pod skórą leży warstwa podskórna, chroniąca organizm przed urazami i zimnem. W jej skład wchodzi tkanka tłuszczowa. Do wytworów naskórka należą m.in. włosy i paznokcie. Włosy chronią najbardziej wrażliwe okolice ciała przed wpływem środowiska. Paznokcie są twardymi płytkami chroniącymi opuszki palców. Wytworami naskórka są też gruczoły potowe, które biorą udział w regulacji temperatury ciała i wydalaniu, wytwarzają pot, płyn złożony z soli i niektórych niezbędnych produktów przemiany materii i innych związków, łojowe, które wydzielają łój, natłuszczając skórę i włosy oraz chroniący je przed wyschnięciem i atakiem drobnoustrojów, sutkowe, które u kobiet po urodzeniu dziecka wytwarzają mleko, płyn będący pokarmem każdego zwierzęcia. Aby uchronić się przed chorobami skóry, należy regularnie myć całe ciało i starannie je wycierać. Do najczęściej spotykanych dolegliwości skóry należą trądzik pospolity, łupież. Jednymi z trudniejszych do wyleczenia są alergie. Drobnoustroje chorobotwórcze oraz pasożytnicze zwierzęta przyczyniają się do takich chorób jak czyraki, grzybice, opryszczka oraz świerzch. Długotrwały pobyt na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego lub rozwoju nowotworów. Groźne są również skutki działania zbyt wysokiej temperatury, zwane oparzeniami, lub zbyt niskiej, czyli odmrożeniami. Rozdział drugi. Aparat ruchu. Budowa szkieletu. Kości człowieka tworzą szkielet, którego głównymi funkcjami są dźwiganie ciężaru całego ciała, nadawanie organizmowi wielkości i kształtu, ochrona niektórych narządów przed urazami, wytwarzanie komórek krwi, gromadzenie substancji mineralnych. Ponadto do kości przyczepione są mięśnie, które biorą udział w poruszaniu się naszego ciała, utrzymywaniu prawidłowej postawy, a także w ruchach klatki piersiowej wykonywanych podczas wdechów. Aparat ruchu. Układy szkieletowy i mięśniowy współpracując ze sobą tworzą aparat ruchu. Bierną część tego aparatu stanowią kości, które nie mogą same zmieniać miejsca. Mięśnie przesuwając kości wprawiają je w ruch, dlatego są czynną częścią aparatu ruchu. Dzięki współdziałaniu tych dwóch układów człowiek może się poruszać. Części aparatu ruchu. Aparat ruchu, część bierna, to szkielet osiowy, obręczy i kończyn. Część czynna to mięśnie szkieletowe. Szkielet człowieka. Człowiek, podobnie jak inne kręgowce, ma szkielet wewnętrzny, który składa się z kilku części. Czaszka, kręgosłup i klatka piersiowa tworzą szkielet osiowy. Szkielet kończyn obejmuje kości kończyn górnych i dolnych. Kończyny są połączone ze szkieletem osiowym za pomocą szkieletu obręczy. Czaszka ochrania mózg oraz inne narządy znajdujące się w głowie. Kręgosłup dźwiga ciężar górnej części ciała i pozwala nam utrzymać pionową postawę. Klatka piersiowa chroni płuca i serce przed urazami. Obręcz barkowa łączy kończyny górne z kręgosłupem. Szkielet kończyn górnych pełni funkcję zespołu dźwigni służących do poruszania rękami. Obręcz miednicza łączy kończyny dolne z kręgosłupem. Szkielet kończyn dolnych dźwiga ciężar całego ciała. Kształty kości. Kości szkieletu różnią się kształtem oraz wielkością. Wiąże się to m.in. z pełnionymi przez nie funkcjami. Ze względu na kształt kości dzieli się je na cztery podstawowe rodzaje. Długie, krótkie, płaskie i różnokształtne. Kości płaskie, do których należy mostek, pełnią przede wszystkim funkcje ochronne. Długość i szerokość tych kości znacznie przekraczają ich grubość. Kości krótkie. Kości krótkie, na przykład kość nadgarstka, mają podobne wymiary. Długość, szerokość i grubość są odporne na złamanie. Kości różnokształtne, takie jak młoteczek, mają nieregularne kształty. Część z nich ma wyrostki, do których są przymocowane mięśnie. Kości długie, takie jak kość udowa, wchodzą w skład kończyn, dzięki którym możemy się poruszać. Ich długość znacznie przekracza szerokość i grubość.
Budowa i rola szkieletu osiowego. Czaszka. Czaszka chroni przed uszkodzeniami wrażliwe narządy głowy. Większość jej kości jest ze sobą połączona za pomocą szwów. Taki rodzaj połączeń uniemożliwia przemieszczanie się kości względem siebie i sprawia, że czaszka tworzy zwartą, mocną konstrukcję działającą jak pancerz ochronny. Po 30 roku życia szwy zaczynają zanikać, a kości czaszki zrastają się. W czaszce znajdują się liczne drobne otwory. Przechodzą przez nie nerwy, naczynia krwionośne, doprowadzające krew do narządów znajdujących się wewnątrz. Tylną i górną część czaszki nazywamy mózgoczaszką. Ma ona postać twardej bryły, kształtem zbliżonej do kuli. Składa się z płaskich kości o dużej powierzchni, które ochraniają mózg. Przednia i dolna część czaszki to trzewioczaszka. Ochrania ona początkowe odcinki układów oddechowego i pokarmowego oraz niektóre narządy zmysłów, między innymi oczy. Jest miejscem przyczepu mięśni umożliwiających między innymi żucie i połykanie. Budowa czaszki. Czaszka składa się z mózgo i trzewioczaszki. Mózgoczaszka jest solidną konstrukcją złożoną z 8 kości połączonych ze sobą, podobnie jak puzzle. Trzewioczaszka składa się z kilkunastu kości o bardzo zróżnicowanych kształtach i rozmiarach. Jednym z jej elementów jest żuchwa. Jedyna kość czaszki połączona z innymi ruchomo. Na czole mamy kość czołową. Przed skroniami obok oczu mamy kość klinową. Za kością czołową jest kość ciemieniowa, koło uszu jest kość skroniowa, z tyłu głowy jest kość potyliczna. Trzewioczaszkę tworzą kości, które u każdego człowieka mają nieco inny kształt. Nadaje je ludziom niepowtarzalne rysy twarzy. Mamy tam kość nosową, kość jarzmową, czyli kości policzkowe, szczękę, w której są zęby, no i żuchwę, w której też są zęby. Zatoki. Niektóre kości czaszki mają przestrzenie wypełnione powietrzem, nazywane zatokami. Dzięki nim kości są lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Zatoki wpływają także na barwę głosu, ich działanie można porównać do pudła gitary, które nadaje właściwą barwę dźwiękom wytwarzanym przez drgające struny. Zatoki znajdują się w przedniej części czaszki. Łączą się drogami, którymi powietrze dociera do płuc. Biorą udział m.in. w ogrzewaniu i nawilżaniu powietrza wdychanego przez nos. Kręgosłup. Podstawowy element szkieletu. Kręgosłup składa się z 33 lub 34 kości zwanych kręgami. Mogą one nieznacznie zmieniać swoje położenie, gdyż są połączone za pomocą tkanki chrzęstnej. Tworzą 5 odcinków: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy oraz ogonowy. Powtórzmy. Szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy oraz ogonowy. Kręgosłup biegnie od podstawy czaszki do końca tułowia. Łączą się z nim obręcze kończyn, czaszka oraz żebra. Odcinek szyjny składa się z 7 kręgów, na których opiera się czaszka. Odcinek piersiowy to najdłuższa część kręgosłupa składająca się z 12 kręgów. W tym miejscu z kręgosłupem łączy się obręcz barkowa. Odcinek lędźwiowy tworzy 5 najbardziej masywnych kręgów. Dźwiga on ciężar głównej części ciała. Odcinek krzyżowy składa się z kości krzyżowej, która powstała przez zrośnięcie się 5 kręgów. W tym miejscu z kręgosłupem łączy się obręcz miednicza. Odcinek ogonowy jest zbudowany z 4 lub 5 zrośniętych kręgów, tworzących kość guziczną. Wszystkich kręgów jest 33 lub 34. Budowa kręgu. Kręg składa się z grubego trzonu oraz znacznie cieńszego łuku, od którego odchodzą wyrostki. Tymi niewielkimi tworami kręgosłup łączy się z innymi kośćmi. Są one również miejscem przyczepu mięśni. Między trzonem a łukiem kręgu znajduje się otwór kręgowy. Otwory wszystkich kręgów tworzą kanał, którym biegnie rdzeń kręgowy. Klatka piersiowa. Odcinek piersiowy kręgosłupa jest jednocześnie jednym z elementów klatki piersiowej. W jej skład wchodzi też 12 par żeber oraz mostek. Wszystkie te elementy tworzą mocną, a jednocześnie sprężystą konstrukcję. Długie i mocno wygięte żebra nadają klatce piersiowej kształt.
Jeden koniec każdego z nich przylega do kręgów piersiowych, drugi z przodu ciała, łączy się za pomocą tkanki chrzęsnej z mostkiem. Elastyczna chrząstka powoduje, że mostek i żebra mogą zmieniać położenie względem siebie. Tym samym może zmieniać się wielkość klatki piersiowej. Umożliwia to wykonywanie wdechów i wydechów. Budowa klatki piersiowej. Klatka piersiowa tworzy kosz, który osłania serce i płuca. Jego ściany stanowią cienkie, sprężyste żebra. Zależnie od sposobu połączenia z mostkiem, żebra dzielą się na prawdziwe, rzekome i wolne. Kręgi piersiowe mają specjalne powierzchnie, do których przylegają żebra. Mostek to płaska kość, która ochrania serce. Siedem par żeber prawdziwych łączy się z mostkiem za pomocą chrząstek. Trzy pary żeber rzekomych łączą się z mostkiem przez chrząstkę siódmego żebra. Dwie pary żeber wolnych nie mają połączenia z mostkiem. Szkielet kończyn oraz ich obręczy. Kończyny górne i obręcz barkowa. Kończyna górna składa się z kilku odcinków. Do kości ramiennej, tworzącej ramię, przylegają dwie kości przedramienia, łokciowa i promieniowa. Leżą one obok siebie i łączą się ze sobą ruchomo. Do przedramienia przylega ręka. Pierwszym jej odcinkiem jest nadgarstek, utworzony z ośmiu krótkich kości. Łączy się z nim pięć kości śródręcza, do których przylegają kości palców, czyli paliczki. Przeciwstawny kciuk składa się z dwóch paliczków, pozostałe palce z trzech. Kończyny górne łączy z kręgosłupem obręcz barkowa, która składa się z dwóch łopatek, dwóch obojczyków. Łopatki są płaskie, mają kształt trójkąta i przylegają do górnych par żeber. Z kolei obojczyki to długie, wygięte kości, które leżą tuż nad klatką piersiową i łączą się z mostkiem. Kończyny dolne i obręcz miednicza. Pierwszym odcinkiem każdej kończyny dolnej jest udo, w którym mieści się kość udowa. Niżej znajdują się dwie leżące blisko siebie kości podudzia, piszczelowa i strzałkowa. Połączenie kości uda i podudzia, czyli kolano, jest wrażliwe na urazy. Jego uszkodzenie uniemożliwiałoby nam poruszanie się, dlatego z przodu chroni je płaska kość zwana rzepką. Kości podudzia łączą się ze sobą szkieletem stopy. Pierwszą jej część tworzy siedem masywnych kości stepu. Przylega do nich pięć długich kości śródstopia. Te z kolei łączą się z paliczkami tworzącymi palce. Pierwszy palec stopy składa się z dwóch paliczków, pozostałe z trzech. Kości wchodzące w skład stopy tworzą elastyczne sklepienie, które odkształca się podczas chodzenia. W ten sposób niweluje zmiany obciążenia powstające w czasie ruchu. Kończyny dolne łączą się z kręgosłupem za pomocą obręczy miedniczej. W jej skład wchodzą dwie kości miednicze połączone kością krzyżową. Każda kość miednicza składa się z trzech zrośniętych ze sobą kości – biodrowej, łonowej oraz kulszowej. Obręcz miednicza musi być solidnym oparciem dla kończyn dolnych, ponieważ dźwiga ona ciężar ciała. Dlatego kości miednicze i krzyżowa są zrośnięte. Wspólnie stanowią zwarty twór, tak zwaną miednicę. Jej budowa różni się nieco u obu płci, ponieważ miednica pełni u nich odmienne funkcje. U kobiet musi umożliwić poród, jest więc szeroka, a przestrzeń pomiędzy jej kośćmi przypomina owal. Miednica mężczyzn dźwiga większą masę ciała, dlatego jest większa niż u kobiet. Przestrzeń pomiędzy jej kośćmi jest mniejsza i kształtem przypomina trójkąt. Rodzaje połączeń kości. Między sąsiadującymi kośćmi występuje kilka rodzajów połączeń. Szwy to ściśle połączenia, które zapobiegają przemieszczeniu się kości. Połączenia za pomocą tkanki chrzęsnej pozwalają na ograniczoną ruchomość kości. Stawy, czyli połączenia, w których między przyległymi kośćmi występuje przestrzeń, umożliwiają największą ruchomość. Szwy. Szwy to nieruchome połączenia kości za pomocą cienkiej, ale bardzo mocnej warstwy, tkanki łącznej włóknistej. Łączą na przykład kości czaszki. Chrząstko zrosty. Chrząstko zrosty to połączenia kości za pomocą chrząstki. W kręgosłupie mają pomoc postać krążków międzykręgowych, które nadają elastyczność i umożliwiają amortyzowanie obciążeń. Stawy to połączenia kości, które umożliwiają ruch. Łączą na przykład kości kończyn. Budowa stawu.
Staw składa się z powierzchni stawowych, czyli powierzchni nasad sąsiadujących kości oraz wąskiej szczeliny zwanej jamą stawową. Powierzchnię i jamę stawową otacza elastyczna błona, czyli torebka stawowa. W niektórych stawach występują też więzadła. Elastyczne więzadła wzmacniają całą konstrukcję stawu. Pierwsza z powierzchni stawowych, główka, jest wypukła. W stawie łokciowym jest nasada kości ramiennej. Torebka stawowa jest elastyczna i wytrzymała, zapobiega przesuwaniu się kości w nieprawidłowy sposób. Jama stawowa jest wypełniona mazią, która nawilża powierzchnie stawowe i zapobiega ich ścieraniu. Długa powierzchnia stawowa, panewka, jest wklęsła. W stawie łokciowym jest to nasada kości łokciowej. Budowa stawu a zakres ruchu. Dzięki stawom możemy poruszać kończynami w jednej lub wielu płaszczyznach. Zakres tych ruchów należy od kształtu nasad kości wchodzących w skład danego stawu. Czasami efekty działania kilku stawów nakładają się na siebie, zwiększając zakres ruchów określonej części ciała. Na przykład staw łączący dwa pierwsze kręgi kręgosłupa umożliwia obracanie głowy, natomiast czaszka łączy się z pierwszym kręgiem w sposób umożliwiający poruszanie głową w górę i w dół. Współdziałanie tych dwóch stawów zwiększa się więc możliwość ruchów głowy. Stawy zawiasowe, do których należy staw łokciowy, przypominają zawiasy w drzwiach. Pozwalają tylko na ruch w jednej płaszczyźnie. W stawach kulistych, takich jak staw biodrowy, główka ma kształt kuli, a panewka jest wklęsła. Taka budowa umożliwia ruch kości we wszystkich kierunkach. Stawy obrotowe umożliwiają obracanie kości względem siebie. Taką budowę ma wstaw łączący pierwsze dwa kręgi kręgosłupa.